Wie kommt man eigentlich aus Niederschlesien in den Weltraum? Mój wykład nosi tytuł Jak z Dolnego Śląska dostać się w kosmos? Wir sprechen hier über ein niederschlesisches Peenemünde, aber was sind eigentlich die technischen Hintergründe und die Erfindungen, die überhaupt dazu geführt haben? Mówimy tutaj o Dolnośląskim Peenemünde, ale musimy w pierwszym rzędzie zastanowić się, jakie to były wynalazki oraz rozwiązania techniczne, które tutaj wypróbowano i zastosowano. Der Weg beginnt in den 30er Jahren mit dem Ingenieur Helmut Walter. Und eine seiner Visionen war, einen neuen Antrieb für U-Boote zu schaffen, besonders einen, der unabhängig von der Außenluft ist. Cała historia zaczyna się już w latach 30. Razem z zastanawianiem się, z myślami inżyniera Helmuta Waltera, który chciał koniecznie opracować napęd dla U-Botów, który byłby niezależny od powietrza. Zu der damaligen Zeit waren eigentlich alle Antriebe von irgendwelchen Fahrzeugen, Flugzeugen, Dampfmaschinen immer abhängig von der Außenluft. Es wurde etwas verbrannt und man braucht natürlich Sauerstoff. W tamtych czasach każdy silnik praktycznie, czy to maszyny parowej, czy samolotu, statku, czy samochodu, był zależny od dostaw powietrza atmosferycznego, które było niezbędne do spalania paliwa. Und Helmut Walter hat sich überlegt, gut, man müsste für ein U-Boot einen Antrieb haben, der unabhängig ist, wo man den Sauerstoff direkt mitnehmen kann. Also ein Treibstoff, wo die Luft sozusagen enthalten ist. I Walter zastanawiał się, jak stworzyć taki silnik, który będzie można napędzać właśnie bez dostaw powietrza atmosferycznego, gdzie tlen będzie niemalże automatycznie razem z paliwem dostarczany. Und dafür hat einen Stoff gesucht, der ihm das möglich macht. Und hat diesen Stoff gefunden im Wasserstoffperoxid. Zastanawiał się, jaka to substancja mogłaby być dostarczycielem tlenu. Okazało się, że to jest nadtlenek wodoru. Wasser kennen wir alle, H2O, ein ganz normales Produkt. Aber dieses Wasser hat auch einen großen Bruder. Und das ist das Wasserstoffperoxid. Man sieht es vielleicht am chemischen Zeichen. Es gibt einen kleinen Unterschied. Aber der Effekt ist gewaltig. Woda to substancja, którą wszyscy doskonale znamy, o symbolu chemicznym H2O. Natomiast woda ma swojego wielkiego brata, można by powiedzieć, gdzie niewielka różnica w składzie atomowym powoduje olbrzymią różnicę w działaniu, właśnie nadtlenek wodoru H2O2. Wenn wir uns ein Modell dieses Stoffes ansehen, wir vergleichen ihn mit Wasser. Wir haben zwei Wasserstoffatome, ein Sauerstoffatom H2O beim Wasser. Beim Wasserstoffperoxid haben wir ein Sauerstoffatom mehr. Und das ist das, was es für Helmut Walter interessant machte. To jest właśnie porównanie cząsteczki wody oraz nadtlenku wodoru. Różnią się one po prostu jednym dodatkowym atomem tlenu. To właśnie ten jeden atom spowodował, że nadtlenek wodoru dla Helmuta Waltera stał się tak interesującą substancją. Wenn wir genau hinschauen, ist dieses eine zusätzliche Sauerstoffatom überhaupt nicht zufrieden und glücklich. Es möchte eigentlich gerne weg und mit anderen Atomen spielen. Kiedy przyjrzymy się cząsteczce tej substancji, to widzimy, że ten dodatkowy atom tlenu wcale nie jest szczęśliwy ze swojej lokalizacji i koniecznie chciałby się uwolnić. Und Helmut Walters Idee war zu sagen, okay, kann ich dieses Wasserstoffperoxid zerschlagen und den Sauerstoff freisetzen? Und hatte die Idee, dies mit einem Katalysator zu tun, einem chemischen Stoff. Man kann ihn mit einer Axt vergleichen, wie beim Holzspalten. Man schlägt drauf, die Axt ist noch da, aber das Holz ist kaputt. I pomysł Waltera polegał na tym, że właśnie ten dodatkowy atom tlenu należy uwolnić w obecności katalizatora. Katalizator to jest taka substancja, którą możemy porównać z siekierą, którą rąbiemy drewno. Po uderzeniu siekiery, siekiera jest w całości, natomiast drewno rozpada się. Wenn man das macht, also den Katalysator mit dem Wasserstoffperoxid zusammenbringt, wird er gespalten
und unser unglückliches Sauerstoffatom wird ein glückliches und ist frei und der Rest ist wieder Wasser. Kiedy cząsteczka natlenku wodoru spotka się z katalizatorem, ten nieszczęśliwy atom tlenu jest uwalniany, wtedy odzyskuje swoje wielkie szczęście, jest wolnym tlenem, natomiast pozostałe trzy atomy tworzą najzwyklejszą w świecie wodę. Was dabei auch passiert, dass sehr viel Wärme frei wird. Wir haben also hinterher einen sehr heißen Wasserdampf, ungefähr 500 Grad heiß. Im Vergleich, ein Pizzaofen hat ca. 400 Grad, also das ist schon eine Temperatur, die sehr interessant ist. Plus wir haben unseren freien Sauerstoff da drin. W efekcie reakcji rozpadu natlenku wodoru powstaje olbrzymia ilość ciepła, czyli tutaj wydziela się para wodna o temperaturze 500 stopni. To jest naprawdę już wysoka temperatura, bo w wielu różnych piecach przemysłowych osiąga się tylko 400 stopni Celsjusza. Diese Reaktion lässt man natürlich nicht einfach so an der Luft ablaufen, sondern man möchte sie technisch nutzen. Also macht man das in einer Art Dampfkessel. Tej reakcji nie przeprowadza się oczywiście tak po prostu na świeżym powietrzu, tylko chce się ją wykorzystać te produkty reakcji. W związku z tym reakcje przeprowadzane są w takim rodzaju kotła parowego. Wenn man jetzt zu diesem überhitzten Dampf mit dem freien Sauerstoff noch einen Kraftstoff dazufügt, das kann Benzin sein, Diesel sein, Alkohol sein, dann verbrennt dieser Kraftstoff sofort mit unserem Sauerstoff und wir haben eine noch heißere Reaktion, ungefähr bis 2000 Grad. I teraz jeśli z tą bardzo gorącą parą wodną połączymy dowolny rodzaj paliwa, czy to będzie benzyna, czy olej napędowy, czy nawet alkohol, zachodzi kolejna reakcja i osiągamy jeszcze dużo wyższą temperaturę, czyli 2000 stopni Celsjusza. Und jetzt hatte Walter eigentlich schon genau das, was er gesucht hat, eine Maschine, mit der er ohne Außenluft eine Verbrennung ablaufen lassen kann, was natürlich für ein U-Boot besonders interessant ist. I w tym momencie Walter osiągnął swój cel, ponieważ stworzył paliwo, stworzył możliwość napędzania U-Bota bez dostępu powietrza atmosferycznego. Aber was hat das alles jetzt mit Raketen zu tun? Weil Walter hat bei seinen Forschungen auch gemerkt, okay, man kann dieses heiße Gas, diese Explosion, diesen Antrieb auch für Raketen verwenden. Es ist also sozusagen ein Nebenprodukt seiner U-Boot-Forschung. I efektem ubocznym, można by powiedzieć, jego badań nad napędem dla U-Botów jest dzisiaj stosowany napęd dla rakiet. Podobną zasadę działania tutaj się wykorzystuje. Und um zu verstehen, wie eine Rakete ungefähr funktioniert, versuche ich das zu erklären an einfachen Beispielen. Eine Rakete funktioniert immer auf dem Rückstoßprinzip. Wir stellen uns vor, Sie stehen auf einem See in einem Boot und wollen ans Ufer springen. A teraz zasada działania rakiety, chciałbym ją przedstawić na kilku bardzo prostych przykładach takich obrazowych. Rakieta zawsze jest napędzana na zasadzie odrzutu. Działa to w ten sam sposób, jak kiedy stoimy na łódce, która gdzieś na jeziorze się znajduje, chcemy wyskoczyć na brzeg. Wenn Sie jetzt von dem Boot abspringen in eine Richtung, dann bewegt sich das Boot natürlich in die andere Richtung. Und wir haben eigentlich schon einen einfachen Rückstoß. Ein ganz simples Raketenprinzip, sieht noch nicht wie eine Rakete aus, ist aber schon in die richtige Richtung gedacht. Jeśli nawet nie przypomina ten obraz jak Państwu szczególnie rakiety, to zasada działania jest dokładnie ta sama. Kiedy wyskakujemy z łódki na brzeg, czyli skaczemy w jedną stronę, w tym momencie włącza się siła napędzająca łódkę dokładnie w odwrotnym kierunku, czyli mamy tą zasadę odrzutu tutaj na przykładzie niebieskiej i czerwonej strzałki pokazaną. Wir erweitern unser Modell von dem Boot und sagen, gut, jetzt sitzt da ein Jäger drin, der zum Beispiel auf eine Ente am Ufer schießen möchte. Wenn er das macht, passiert auch wieder nichts anderes. Wir bekommen einen Rückstoß, das Geschoss fliegt in die eine Richtung, der Jäger merkt den Rückstoß und natürlich das Boot wird sich auch genau in die andere Richtung bewegen. Wieder dasselbe Prinzip, Bewegung in die eine Richtung,
Bewegung genau in die entgegengesetzte Richtung. I rozwiniemy ten przykład, jeśli wódce posadzimy na przykład myśliwego, który chce strzelić do kaczki, która siedzi na brzegu, oczuje, strzelając, on poczuje siłę odrzutu i znowu ta sama zasada, strzał wykonany w jednym kierunku powoduje odrzut całej łódki w kierunku dokładnie przeciwnym. Unser Jäger ist natürlich ein Profi und deswegen benutzt er jetzt kein normales Jagdgewehr, sondern ein Maschinengewehr. Jetzt gibt er richtig Gas damit, es gibt sehr viele Geschosse, die in die eine Richtung fliegen und das Boot wird sich viel schneller in die andere Richtung bewegen. Wir kommen dem Raketenprinzip schon etwas näher. Zbliżmy się o jeszcze kilka kroków w stronę rakiety, kiedy tego myśliwego zastąpimy profesjonalistą, który będzie strzelał nie ze zwykłej strzelby myśliwskiej, ale z pistoletu maszynowego, z karabinu maszynowego. Kiedy wiele strzałów zostaje oddanych w tym samym kierunku, powoduje to, że łódka dużo szybciej będzie poruszała się dokładnie w tym przeciwnym kierunku. Noch ein anderes Beispiel. Jeder kennt den Luftballon. Wenn wir den aufgeblasen haben und loslassen, fliegt er wie verrückt durch den Raum. I przykład, który znamy chyba wszyscy z życia, balon napełniony powietrzem, kiedy nie jest szczelnie zamknięty, powietrze z niego się szybko wydobywa, to sam balon w przeciwnym kierunku się porusza i czasami lata po całym pomieszczeniu jak dziki. Und das ist wieder dasselbe Konzept. Die Luft aus dem Luftballon wird in die eine Richtung beschleunigt und der Luftballon wieder genau in die entgegengesetzte Richtung. Jetzt sieht es schon etwas mehr nach Rakete aus. Tu pewnie widzą Państwo już większe powiązania z rakietą, kiedy to powietrze z balona wydostaje się w jednym kierunku, a on sam wystrzeliwuje w kierunku przeciwnym z dużą prędkością. Wenn wir uns jetzt vorstellen, wir hätten unseren Dampfkessel von vorhin in diesem Luftballon, dann haben wir einen Hochleistungsluftballon. Das heißt, wir haben noch mehr Druck, noch mehr Geschwindigkeit, unser Ballon würde noch schneller. No i wbudujmy ten kocioł parowy, o którym wcześniej mówiliśmy, w balon. Wtedy osiągniemy taki balon wysoko, o wysokiej wydajności. On będzie dużo szybszy, dużo gwałtowniej będzie na niego działała siła odrzutu. Wie gesagt, ein Luftballon wäre natürlich nicht geeignet dafür, für 500 Grad heißen Dampf. Deswegen hat Helmut Walter gesagt, okay, wir bauen etwas Ähnliches, aber natürlich aus Stahl. Taki balon niekoniecznie nadaje się do wypełniania go powietrzem czy parą wodną o temperaturze 500 stopni, dlatego Helmut Walter zaproponował budowę czegoś zbliżonego kształtem do balonu, ale koniecznie zbudowanego ze stali. Wenn wir uns jetzt das vorstellen, was eigentlich in unserem Luftballon passiert ist, also Gasentwicklung, Druck und das Gas fliegt zu einer Seite raus, erkennen wir schon, jetzt wird es langsam eine Rakete. I teraz widzimy, jeśli właśnie z tego metalowego pojemnika o kształcie zbliżonym do balonu wydobywa się gaz, gorąca para wodna, no to już dużo bardziej zbliżamy się do zasady działania rakiety. Und es ist wieder das gleiche Prinzip. Das Gas geht zur einen Seite raus, sehr schnell unter hohem Druck und unsere Rakete wird sich natürlich in die andere Richtung bewegen. Zasada jest ciągle ta sama. Gaz pod wysokim ciśnieniem, sprężony gaz szybko wydobywa się w jednym kierunku i dlatego rakieta jest odrzucana siłą odrzutu, przesuwa się w kierunku przeciwnym. Wir haben vorhin schon gesehen, dass man unserem zersetzten Wasserstoffperoxid auch einen Kraftstoff, einen Brennstoff hinzufügen kann, um die Leistung zu steigern. By zwiększyć, wzmocnić tą reakcję, do rozpadającego się nadtlenku wodoru możemy dodać jakiś rodzaj paliwa, wtedy efekt osiągnięty będzie dużo, dużo silniejszy. Aber Helmut Walter brauchte auch einen Kraftstoff, der einfach zu handhaben ist. Das heißt, man muss es einfach tanken können. Der Kraftstoff sollte sich eigentlich in der Rakete selber entzünden und man möchte auch alles wiederverwenden können. Dafür hat er einen Zweikomponentenkraftstoff entwickelt. Helmut Walter potrzebował koniecznie paliwa, które było łatwo osiągalne, które łatwo było zatankować, które będzie ulegało samozapłonowi w silniku. I w związku z tym opracował taki paliwo składające się z dwóch komponent. Und diese beiden Komponenten wurden T-Stoff und C-Stoff genannt.
Ich nazwy brzmiały substancja T, substancja C. Der T-Stoff besteht aus unserem Wasserstoffperoxid, was wir schon vorhin gesehen haben. Und der C-Stoff besteht aus einem Katalysator, der in diesem Fall auch brennbar ist, und einem Kraftstoff, und in diesem Fall wurde Alkohol verwendet. I te nasze substancje, substancja T to był właśnie nadtlenek wodoru, który w wyniku reakcji zamieniał się w wodę, oraz substancja C, która składała się z katalizatora, w tym przypadku ta substancja również była palna, oraz alkoholu. Und eine der wesentlichen Eigenschaften dieser beiden Substanzen ist, in dem Moment, wenn man sie zusammenbringt, explodieren sie sofort. Te dwie substancje charakteryzowały się natychmiastową eksplozją po połączeniu. Es gibt jetzt einen kleinen Film, der in der Kriegszeit aufgenommen wurde, der zeigt, wie diese Reaktion getestet werden konnte. Und dazu sieht man, dass jemand in einem Schälchen etwas C-Stoff hat und später T-Stoff hineintropft. I teraz krótki filmik, który pokaże Państwu, jak ta reakcja zachodziła. To zostanie połączona właśnie substancja C z substancją T, które zostaną wlane do tej bańki. Also in der Schale ist der C-Stoff drin. W tej miseczce jest substancja C. Man sieht also sofort eine explosive Reaktion. Widać, że ta reakcja zakończona eksplozją następuje natychmiast po połączeniu obu substancji. Und das war auch ein Standardverfahren nach Dienstvorschrift, wie man den Kraftstoff testen sollte, bevor man ihn benutzt. I to była taka próba właściwie wykorzystania tego paliwa, zanim zostanie ono wprowadzone do użytku. Und hier sehen wir im Prinzip schon unsere Rakete sehr weit fortgeschritten. Beide Stoffe kommen in die Brennkammer, sie explodieren. Mit sehr hohem Druck strömen die Gase zu einer Seite aus. Natürlich kriege ich auch sehr viel Schub für die Rakete genau in die entgegengesetzte Richtung. I tutaj już mamy rakietę właściwie prawie że gotową. Dwie substancje T i C dostają się do komory spalania. Tam zachodzi między nimi reakcja. Eksplozja powoduje wydzielenie olbrzymiej ilości gazu pod dużym ciśnieniem, który wydobywa się z komory spalania w jedną stronę, a rakieta wtedy leci w kierunku przeciwnym. Es gibt allerdings noch ein kleines Problem dabei. Wir haben gesehen, dass wir sehr viel Gas mit hohem Druck aus der Rakete schleudern wollen. Dafür muss man natürlich auch sehr viel Treibstoff in kurzer Zeit in die Brennkammer der Rakete reinbringen. Troszeczkę problematyczne okazało się to, że jeżeli w szybkim czasie z tej komory spalania ma wydobyć się duża ilość sprężonego gazu, to znaczy, że trzeba szybko do niej dostarczać obie substancje. Und um das zu machen, ist die beste Methode natürlich eine Pumpe. I oczywiście najlepszym rozwiązaniem tego problemu było zastosowanie pompy. Natürlich nicht so eine Pumpe, das wäre etwas zu schwach, sondern man braucht eine Pumpe, die wirklich sehr, sehr viel Leistung hat. Nie mówimy oczywiście o takiej pompie, jak tu pokazano na fotografii, tylko o pompie wysokowydajnej. Helmut Walter hatte durch seine Arbeit mit U-Booten und mit Dampf auch schon Ahnung von Turbinen. Ponieważ Helmut Walter długo już zajmował się i U-Bootami, i maszynami parowymi, to miał niejakie pojęcie o turbinach. Und seine Idee war es nun, an eine Turbine eine Pumpe direkt anzubauen und diese Turbine als Antrieb für die Pumpe zu benutzen. I pomyślał, że połączy turbinę z pompą bezpośrednio i w ten sposób będzie mógł dostarczać paliwa. Und somit hatte er die Turbopumpe erfunden. W ten sposób właśnie opracował turbopompę. Und so eine Turbopumpe funktioniert relativ simpel. Der Dampf, zum Beispiel aus unserem Dampfkessel von vorhin, wird auf ein Turbinenrad geleitet, dreht dieses sehr schnell. Und auf derselben Welle sitzt ein kleines Pumprad, was dann eine Flüssigkeit pumpen kann.
Zasada działania tutaj była dosyć prosta. Gaz wydobywający się z naszej komory spalania napędza właśnie turbinę. Na tym samym wale zamocowana jest jeszcze pompa, która dostarcza właśnie substancję płynną. Wir haben vorhin gesehen, dass wir zwei Komponenten brauchen für unsere Rakete und dass diese sich am besten nicht vorher berühren. Besonders nicht in der Pumpe. Widzieliśmy wcześniej, że do wytworzenia reakcji potrzebujemy dwóch substancji, które wykazują działanie eksplozyjne po połączeniu. W związku z tym chcemy je dostarczyć do komory spalania równocześnie, natomiast nie dopuścić do ich kontaktu wcześniej, szczególnie w okolicach turbiny. Darum hat Helmut Walter eine Pumpe entwickelt, mit der man beide Substanzen getrennt pumpen kann. Man sieht es hier in der Mitte wieder unser Turbinenrad. Auf der einen Seite den T-Stoff, auf der anderen Seite den C-Stoff und es kann eigentlich nichts passieren. I w związku z tym Walter opracował takie urządzenie, gdzie na środku znajduje się turbina, natomiast pompy do obydwu substancji T i C leżą po jej przeciwnych stronach, są od siebie oddalone, w związku z tym te substancje nie wchodzą w kontakt przed miejscem, w którym ich kontakt jest już pożądany. Jetzt ist unser Raketenmotor eigentlich fertig. Wir haben eine Brennkammer mit einer Reaktion. Wir haben eine Pumpe, mit der wir unseren Brennstoff reinbekommen können. Also eigentlich hat Walter somit eine funktionierende Rakete entwickelt. I to już jest właściwie cała zasada funkcjonowania rakiety, którą opracował Walter. Mamy tutaj komorę spalania, do której obie substancje T i C dostają się, są pompowane przez pompy napędzane właśnie turbiną. Hier sehen wir, wie so eine Turbopumpe in der Realität ausgesehen hat. Dieses Modell ist die auch in der Messerschmitt Me 163 verwendet wurde. Tutaj widzą Państwo właśnie faktyczne urządzenie, turbopompa wykorzystywana w różnych pojazdach niemieckich wojsk. Wir sehen hier in der Mitte die Turbinenkammer. Man kann ganz schwach das Turbinenrad erkennen. Und auf der einen Seite eine Pumpe, auf der anderen Seite eine andere für T-Stoff und für C-Stoff. Widzą Państwo tutaj komorę turbiny. W środku widać odrobinę jeszcze to koło turbiny i po obu stronach dwie pompy na substancje T i C. Lukasz hat es vorhin schon erzählt, vor einigen Jahren wurde auf der Burg Czocha eine Pumpe gefunden. Łukasz już przedtem o tym opowiadał, że kilka lat temu na zamku Czocha znaleziono właśnie pompę. Und diese Pumpe sieht schon sehr aus nach einer Turbopumpe. Wir haben hier die große Kammer für die Turbine und auf einer Seite eine Pumpe. To urządzenie bardzo przypomina właśnie turbopompę. Widać tutaj komorę turbiny, po jednej stronie jest również wlot jednej substancji. Wir haben auch schon gehört, auf dieser Pumpe ist das Logo der Firma Walter drauf, also sollte klar sein, wer diese Pumpe hergestellt hat. Na urządzeniu znajduje się logo firmy Walter, w związku z tym chyba jest oczywiste, kto je wyprodukował i co to za urządzenie jest. Aber wozu kann diese Art der Pumpe gebraucht worden sein? Ale do czego ten rodzaj pompy można było tutaj wykorzystywać? Wir sehen hier im Hintergrund eine Art Versuchsaufbau der Firma Walter. Dieses Foto ist in Kiel aufgenommen worden. Und man muss sagen, die Entwicklung für diesen Versuchsaufbau war schon vor 1938. Tutaj widzimy taki prototyp, który znajdował się w siedzibie firmy Walter w Kilonii i on istniał już przed rokiem 1938. Wir sehen hier ungefähr diese Kontur der Pumpe und man kann eigentlich sagen, dass das wahrscheinlich eine genau identische Pumpe ist, vielleicht mit kleinen Variationen. Widać tutaj zarys na dole tej turbopompy. Prawdopodobnie jest to dokładnie taki model, jak znaleziony tutaj w zamku Czocha, być może z niewielkimi wariacjami, zmianami jeszcze.
Wir sehen noch mal ein anderes Bild, da kann man es eigentlich noch besser erkennen. Na tym innym zdjęciu, nowym zdjęciu widać jeszcze lepiej, że jest to podobne urządzenie. Man muss also nochmal wiederholen, es handelt sich um einen Versuchsaufbau, nicht um einen Raketenmotor, sondern es ist eigentlich ein Aufbau, um das Verfahren zu testen. I jeszcze raz chciałbym podkreślić, to jest prototyp, takie urządzenie zbudowane w celach testowych. Nie jest to jeszcze absolutnie napęd rakietowy. Wir haben nochmal ein anderes Bild von einem ähnlichen Versuchsaufbau. Auch hier sieht man wieder diese Pumpe in der Kontur. Man sieht schon, es ist ungefähr diese Art der Pumpe mit einer Turbine und einer Pumpkammer. Tutaj na kolejnym zdjęciu jeszcze jeden prototyp z dokładnie takim samym zarysem pompy, gdzie mamy i komorę turbiny i właśnie pompy po bokach. Wenn wir uns die Pumpe aus Czocha noch einmal genau anschauen, fällt uns auf, dass es hier eine Schnellkupplung gibt. Jeśli jeszcze raz przyjrzymy się tej pompie znalezionej w zamku Czocha, to widzimy, że tu na górze znajduje się taka szybkozłączka. Und diese Schnellkupplung ist also sicher kein Teil für die Luftwaffe oder für die Raketentechnik, sondern das ist ein ziviles Produkt, was schon in den 1930er Jahren in Deutschland patentiert wurde. I na pewno nie jest to część stosowana w niemieckim lotnictwie. Jest to element absolutnie cywilny, stosowany w przemyśle niemieckim już w latach 30. Wenn wir uns weiter die Pumpe anschauen, sehen wir, es gibt angeschweißte Stahlrohre und auch unten ein angeschraubtes, rostiges Blech. Weniger typisch für einen Raketenmotor, aber eigentlich mehr typisch für einen Prüfstand. I widzimy tutaj jeszcze dwa elementy, które nie są typowe dla rakiety, ale dużo bardziej właśnie dla takich stanowisk testowych, prototypów, czyli urządzeń, które służyły celom jeszcze ciągle badawczym. To są te przyspawane rury po prawej stronie na dole oraz ten zardzewiały, taka zardzewiała podstawa. Trotzdem kann man sehen, die Schweißnähte und die Montage des Rohres und alle Elemente sind sehr professionell ausgeführt. Wir können also davon ausgehen, dass das auch bei der Firma Walter gemacht worden ist und nicht irgendwann nach dem Krieg. Natomiast po stopniu profesjonalnej obróbki, spawania, łączenia tych elementów możemy przypuszczać, że mają one rodowód jeszcze właśnie z firmy Walter. Nie jest to jakaś powojenna przeróbka. Ich habe schon gesagt, diese Pumpe ist mit ziemlicher Sicherheit schon lange vor 1938 entwickelt worden. Aber was kann man in einem aktuellen, also 1944-45 aktuellen Entwicklungswerk mit so einer in Anführungszeichen alten Pumpe machen? Jeszcze raz chciałbym podkreślić, tego rodzaju pompy powstawały już w latach 30., 34., 35. roku. No i pytanie, co można zrobić z taką kilka lat później już właściwie nieco przestarzałą pompą zrobić? Es ist natürlich etwas Spekulation, aber um zu verdeutlichen, was man machen könnte, angenommen, wir nehmen zum Beispiel unseren Dampfkessel von vorhin, schließen ihn an die Turbine an und pumpen damit, sagen wir, für eine Minute Wasser dadurch. Dann können wir hinterher messen, wie viel Liter Wasser diese Pumpe eigentlich gepumpt hat. Teraz to jest czysta spekulacja, ale wyobraźmy sobie, że nasz wcześniej opracowany komorę spalania z katalizatorem, z natlenkiem wodoru przyłączamy do tej turbopompy i w efekcie badamy, ile wody jest ona w stanie przepompować w ciągu na przykład jednej minuty. Und wenn ich jetzt zum Beispiel die Rezeptur für meinen Teestoff ändere und dann wieder genau das gleiche Experiment mache, also wieder eine Minute lang pumpe, dann könnte ich messen, okay, habe ich jetzt mehr oder weniger Wasser gepumpt? Also ich könnte feststellen, ist meine Chemikalie besser oder schlechter geworden? I teraz wyobraźmy sobie, że zmieniamy recepturę naszej substancji T i znowu robimy taki eksperyment, ile pompa w ciągu minuty wody przepompuje. W związku z tym tak naprawdę prowadzimy badania nad wydajnością danego paliwa. Natürlich gibt es auch die Frage, Lukasz hat es auch schon angesprochen, warum ist die Pumpe überhaupt auf der Burg und wie ist sie dahin gekommen?
Wir wissen, dass auf der Burg Mitarbeiter von Helmut Walter einquartiert waren. Also natürlich ist es möglich, dass die die Pumpe mit dahin genommen haben. Kann sein. Oczywiście pojawia się pytanie, które postawił już przedtem Łukasz, jakim sposobem i w jakim celu ta pompa się znalazła na zamku Czocha. Jednym z wyjaśnień może być prosty fakt, że współpracownicy Helmuta Waltera byli zakwaterowani w jednym ze skrzydeł zamku. Mogli po prostu wziąć ze sobą pompę i dalej prowadzić nad nią badania. Być może. Eine andere Möglichkeit ist auch, dass nach dem Krieg jemand gekommen ist und die Pumpe einfach abmontiert hat im Werk, hat sie vielleicht auf die Burg gebracht, um sie zu verstecken, damit die Russen sie nicht finden. Da gibt es viele Theorien, aber auch das ist relativ wahrscheinlich. Inną dość prawdopodobną wersją jest, że już po wojnie pompa została na przykład przez kogoś zdemontowana w zakładach, ukryta w zamku Czocha po to, żeby Rosjanie jej nie znaleźli. Być może to jest inny wariant wydarzeń. Man sieht an dieser Pumpe auch, dass mindestens zwei oder drei Bolzen abgerissen sind und verbogen. Das kann in der Theorie bedeuten, dass diese Pumpe unsachgemäß demontiert wurde. W tej pompie są dwa czy trzy bolce albo wyłamane, albo wygięte, co teoretycznie może oznaczać, że ona została zdemontowana w sposób nieprofesjonalny. Also wenn jemand mal schnell etwas abmontiert, kann sowas passieren. Aber natürlich kann das theoretisch auch nach dem Krieg passiert sein, wenn jemand damit irgendetwas probiert hat. Wir wissen es nicht, es ist Spekulation. Aber man kriegt vielleicht eine Idee, warum das so aussieht. Czyli przyczyną takiego wyłamania mógł być pośpiech przy demontażu, ale równie dobrze te bolce mogły zostać uszkodzone już po demontażu, po wojnie. Coś się z nią działo. Tutaj możemy tylko spekulować. Aber warum ist die Pumpe überhaupt in Niederschlesien? Wir haben schon gehört, dass Walter seine Werke verlagern musste, aufgrund des Risikos, dass in Kiel Bombenangriffe stattfinden. Und natürlich ist alles Mögliche an Ausrüstung, jede Menge Maschinen, Geräte, Mitarbeiter, sind alle nach Niederschlesien transportiert worden. Und da hat man natürlich auch Dinge mitgenommen, wie Pumpen, fertige Geräte, alles Mögliche. Deswegen wird man also auch eine relativ alte Pumpe hier finden können. Jakim sposobem pompa została znaleziona na Dolnym Śląsku, kiedy zakłady Waltera znajdowały się w Kilonii? No oczywiście musiały być one ewakuowane ze względu na zagrożenie bombardowaniami alianckimi i w tym momencie wyobrażalne jest, że z takich zakładów, kiedy się je przenosi, zabiera się przeróżne rzeczy, również stanowiska testowe, również stare urządzenia, które służą do jakichś dalszych badań. Aber woher wissen wir eigentlich, was hier in Niederschlesien gemacht wurde? Wir haben schon ein paar Dokumentausschnitte gesehen. Wir wissen, dass Walter nach Berberg gegangen ist, in die alte Textilfabrik, diese umgebaut hat zu einem Entwicklungswerk. Wiemy co nieco, co działo się na Dolnym Śląsku, co Walter tutaj robił. Jedną z lokalizacji, które utrzymał, jest była dawna fabryka tekstylna, którą przerobił tutaj w Baworowej, wtedy Bärenberg, na swoje zakłady badawcze. Aber neben einigen erhaltenen Dokumenten gibt es auch noch die erhaltene Fabrik. Und in dieser Fabrik kann man auch noch einige Reste der Walter-Produktion sehen. A poza zachowanymi przynajmniej resztkami dokumentów, które o tym świadczą, istnieje również przebudowana sama fabryka, w której ciągle jeszcze można znaleźć niektóre urządzenia z zakładów Waltera. Zum Beispiel sieht man neben dieser Fabrik eine Art Schutzwand für einen Prüfstand mit einem betonierten Seeschlitz, mit Stahl drin und mit Resten von Panzerglas. Między innymi znajduje się tam takie stanowisko badawcze za właściwie ścianą takiej grubości jak w bunkrach z takim wylotem, żeby pozwalającym na wyglądanie na zewnątrz. Und man sieht in der Fabrik selber auch noch mindestens einen Versuchsbunker, der diese Seeschlitze zeigt, ähnlich wie bei dem, was wir eben gesehen haben.
hier drin wird auch Panzerglas gesessen haben. Ein typischer Raketenprüfstand der damaligen Zeit. I w samych zakładach również znajdujemy przynajmniej jeszcze jedno takie stanowisko testowe z bardzo masywnymi ścianami, z takimi otworami do zaglądania z resztkami świadczącymi o obecności szkła pancernego wcześniej, czyli takie klasyczne miejsce badań nad rakietami tamtych czasów. Hier sieht man einen ähnlichen Prüfstand. Dieses Bild ist nicht in Baerbeck aufgenommen, aber man sieht, wie der Motor installiert wurde vor dem Seeschlitz, damit man von innen beobachten kann, was da passiert, aber im Falle eines Unfalls auch geschützt ist. I to zdjęcie nie zrobione wprawdzie w zakładach w Baworowej, ale w podobny sposób zaaranżowana przestrzeń, to znaczy silnik tutaj zamontowany i bunkier chroniący obserwującego reakcję, obserwującego zachodzące wydarzenia, a jednocześnie chroniący go. Hier sieht man den gleichen Prüfstand noch einmal aus der anderen Seite. Wenn man genau hinguckt, sieht man übrigens auch unseren Dampfkessel, den wir schon gesehen haben. Und auch hier ist es wieder so ein typisch betonierter Seeschlitz mit dem Panzerglas. I tutaj zdjęcie zrobione z drugiej strony. Widzimy na samej maszynie kocioł parowy i taki bardzo klasyczny właśnie wizjer pozwalający obserwować wszystkie wydarzenia zza szkła pancernego i zza bardzo grubej ściany. Ja, hier haben wir noch einen kleinen Film, der zeigt, wie so ein Versuch abgelaufen ist. Und wir können uns vorstellen, dass das in Baerbeck eigentlich ganz genauso abgelaufen ist. I teraz krótki film, który pokaże nam, jak takie badania były przeprowadzane. Możemy właściwie przyjąć za pewnik, że w zakładach w Baworowie dokładnie tak samo się to wydarzało. Die Mitarbeiter sind sehr mutig da. Pracownicy wielką odwagą się wykazują, robiąc to, co widzimy. Also man muss sich dabei auch vorstellen, dass das ein absolut verrückter Lärm dabei war. Also da kann man normal nicht so daneben stehen. Muszą Państwo oczywiście być świadomi, że hałas towarzyszący takim próbom był niewyobrażalny i że nie da się po prostu stać tuż obok takiej maszyny bez żadnej osłony. Hier sieht man nochmal den direkten Vergleich. Das ist das Bild aus Baerbeck, wie es jetzt aussieht in der Gießerei. Und nochmal den Seeschlitz. Man sieht also eine absolute Analogie. Tutaj po lewej stronie zdjęcie aktualnego stanu stanowiska testowego w odlewni w Baworowej i po prawej stronie jeszcze raz ten wizjer z filmu. Widać, że to jest identyczna ta sama konstrukcja. Wir sehen also, dass nicht nur die Dokumente, sondern auch die Relikte beweisen, dass in Baerbeck hauptsächlich Erprobung stattgefunden hat. Czyli nie tylko same dokumenty, ale również pozostałości zakładów świadczą o tym, że ta odlewnia w Baworowej służyła właśnie celom doświadczalnym badawczym. Walter hat auf Anforderung des Reichsluftfahrtministeriums noch eine zweite Fabrik hier gebaut. In Hartmannsdorf. I Walter na polecenie Ministerstwa Lotnictwa zbudował tu w okolicy jeszcze drugie zakłady, a konkretnie w ówczesnym Hartmannsdorfie, czyli dzisiaj w Miłoszowie. Und diese Fabrik war konzipiert als sogenanntes Nullserienwerk. Das heißt, die Entwicklungen, die in Baerbeck gemacht wurden, sollten dann in Hartmannsdorf zusammenmontiert und für die Serienproduktion vorbereitet werden. I były to zakłady tak zwanej serii zerowej, czyli wszystko, co w Baworowej zostało przetestowane, w tych zakładach w Miłoszowie było składane i po raz pierwszy przygotowywane do produkcji seryjnej. Dr. Szybilski hat vor einigen Jahren in einem Buch Bilder veröffentlicht, die mittlerweile relativ bekannt sind. Und die Theorie sagt, dass diese Bilder in Hartmannsdorf aufgenommen worden sind.
Kilka lat temu ukazała się książka doktora Żywińskiego, w której zaprezentował te zdjęcia. W międzyczasie stały się one już dość sławne. Teoria głosi, że są to zdjęcia wnętrza zakładów właśnie w Hartmannsdorfie, w Miłoszowie. Hinweise darauf sind, dass man Personen in Häftlingskleidung sieht und auch zum Beispiel hier oben in der Ecke sieht man einen Adventskranz. Und wir wissen, dass das Werk in Hartmannsdorf erst in der zweiten Jahreshälfte 1944 angefangen hat zu arbeiten. Das passt also von der Zeit und von dem Ort, weil in Hartmannsdorf war auch ein Außenlager, sehr gut zusammen. O tym mogą świadczyć takie elementy tego zdjęcia, jak pracownicy tutaj w odzieży z obozu pracy. Po lewej stronie mężczyzna w pasiaku, a na górze w prawym górnym rogu widzimy wieniec bożonarodzeniowy wieszany w adwencie. Wiemy o tym, że zakłady w Miłoszowie zostały uruchomione w drugiej połowie 1944 roku, w związku z tym czasowo takie dekoracje tutaj faktycznie pasują. Wenn man vergleicht das alte Foto und jetzt den Zustand der Fabrik in Hartmannsdorf von innen, dann sieht man zum Beispiel diese Säulen hier, die also sehr ähnlich sind mit diesen Säulen. Man sieht auch diese Fabrikdecke mit den Holzbrettern und das kann man auch hier wieder erkennen. Also ist es relativ sicher, dass wir hier ungefähr die gleiche Stelle sehen. I jeśli porównamy te dwa zdjęcia, jedno z czasów wojny, drugie stan aktualny, widzimy no, wyraźne paralele, czy te słupy konstrukcyjne, które do tej pory się, do tych czasów się zachowały, czy drewniane pokrycie dachu, one na obu zdjęciach wyglądają naprawdę podobnie. Ein weiterer Hinweis, der auch darauf schließen lässt, dass die Bilder von Hartmannsdorf sind. Der hinter Hartmannsdorf, hinter dem Werk, gibt es einen Stollen, der schon vor einigen Jahren untersucht worden ist. Und in diesem Stollen wurde zum Beispiel dieser Hocker hier fotografiert. Und diese Bilder sind aus der Serie der Produktion, von denen wir glauben, dass sie in Hartmannsdorf waren. Und man sieht, dass dieser Hocker ausgesprochen ähnlich, wenn nicht genau identisch ist. Also man kann vermuten, dass der Hocker aus dem Werk auch in diesen Stollen gekommen ist. Za zakładami w Miłoszowie istnieje zbadana przez kilkoma lat sztolnia. Znaleziono tam taki zwykły stołek po zdjęciu po lewej stronie, natomiast zdjęcia opublikowane, które zakłada się, zostały zrobione właśnie w Miłoszowie, w Hartmannsdorfie, w zakładach Waltera. No widzimy na nich stołek albo bardzo podobny, jeśli nie identyczny, jak ten, który kilka lat temu w sztolni został znaleziony. Hier sieht man auch noch mal einige Bilder aus der Produktion, wahrscheinlich von Hartmannsdorf. Unsere schon bekannte Pumpe. Wir sehen eine Brennkammer. Wir sehen unseren Dampfkessel. Hier da drin sogar den Katalysatoreinsatz. Also alles Teile, die in der Serienproduktion einfach in Hartmannsdorf zusammenmontiert wurden. Alles aus der Entwicklung in Beerberg. Tutaj na zdjęciach dobrze już znane urządzenia. Widzimy turbopompę. Po lewej stronie na dole widzimy komorę spalania. Jest również kocioł parowy. No i na górze, na, po prawej stronie widać nawet wkład katalizatora. To wszystko są takie elementy, które w zakładach w Hartmannsdorfie były montowane i już przygotowywane do produkcji seryjnej po badaniach przeprowadzonych w Beerbergu, czyli w Wawelowej. Die Werke in Beerberg und Hartmannsdorf haben eigentlich nur circa 1,5 Jahre lang wirklich funktioniert. Danach war der Krieg zu Ende und Beerberg und Hartmannsdorf wurden von der Roten Armee besetzt. Obie fabryki funkcjonowały nie więcej niż półtora roku. Wtedy zakończyła się II wojna światowa i te tereny Dolnego Śląska zostały zajęte przez armię sowiecką. Die anderen Fabriken von Walter, insbesondere in Kiel, wurde von den Engländern besetzt. Wir haben das schon mit der T-Force gehört. Nach dem Krieg
sind die Mitarbeiter teilweise mit Walter nach England gegangen, nach Amerika gegangen und haben da für die Alliierten wieder ihr Wissen eingesetzt und Raketen- und U-Boot-Antriebe entwickelt. Natomiast inne zakłady Waltera, szczególnie właśnie w Kilonii, zostały zajęte przez armię brytyjską i naukowcy, inżynierowie łącznie z samym Walterem wyjechali po wojnie, zostali zatrudnieni czy to przez Anglików czy Amerykanów tam. Dalej prowadzili swoje badania, wykorzystywali dotychczas zgromadzoną wiedzę w celu opracowywania nowych napędów rakietowych i dla U-Bootów. Aber was ist eigentlich mit Helmut Walters Erfindungen passiert? Nach dem Krieg, wie gesagt, hat er es den Alliierten zur Verfügung gestellt und selbst in relativ aktuellen Raketen findet man immer noch Turbopumpen von Walter. Selbst hier, man kann es nicht ganz gut sehen, aber auch da sitzen Turbopumpen, die so nach dem Prinzip funktioniert haben, wie Walter es erfunden hat. Natürlich weiterentwickelt, aber das Grundprinzip ist dasselbe. Co stało się z wynalazkami Waltera po wojnie? No, mamy tutaj rakietę amerykańską i zdjęcie, na którym może nie do końca bardzo wyraźnie, ale jednak widać turbopompę, która oczywiście przez cały czas udoskonalana, ale zgodnie z jego założeniami wstępnymi zbudowana, wykorzystywana była właśnie w amerykańskich rakietach kosmicznych. Auch zum Beispiel der bekannte Raketenrucksack, man hat ihn auch in James Bond Filmen gesehen oder auch bei der Olympiade 1984, beruht auf dem Walter-Prinzip. Wasserstoffperoxid wird mit einem Katalysator zersetzt. Was hinten rauskommt, ist heißer Dampf und das treibt den Raketenrucksack an. Słynne jetpacki, które znamy choćby z filmów o Jamesie Bondzie czy z Olimpiady z 1984 roku, to jest dokładnie zasada działania pompy opracowanej przez Waltera. Po rozkładzie nadtlenku wodoru w obecności katalizatora wydzielają się duże ilości gorącej pary pod ciśnieniem i w ten sposób można właśnie napędzać w tym przypadku tutaj człowieka z plecakiem, z jetpackami. Und auch in den Steuerdüsen von modernen Satelliten findet man Komponenten, die Walter in seinem C-Stoff verwendet hat, heute immer noch im Einsatz. I w dzisiejszych satelitach również wykorzystywane są dysze, w których spalana jest substancja C. Ta sama zasada jak za czasów wynalazków Waltera. Man kann also schon mit Recht sagen, dass auch Niederschlesien ein Schritt in den Weltraum darstellt. I w związku z tym można powiedzieć właśnie, że Dolny Śląsk to jeden z kroków prowadzących człowieka w kosmos. Es gibt auch ein polnisches Raketenprojekt, die ELR 33 Ember. Das Interessante dabei ist, auch diese Rakete arbeitet mit Wasserstoffperoxid. Nicht absolut nach dem Walter-Verfahren, aber die Erkenntnisse und Entwicklungen, die Walter über Wasserstoffperoxid gemacht hat, werden auch hier wieder eingesetzt. I polski projekt rakietowy IR-33 Amber, który w dość znaczny sposób przerobił tą zasadę działania opracowaną przez Waltera, ale jednak ciągle ma tutaj, jest wykorzystywany nadtlenek wodoru spalany w obecności katalizatora. Jo, danke schön. I dziękuję Państwu za uwagę. Danke schön.